Jeżeli chcesz poznać trzy powody, dla których Twoja organizacja pozarządowa powinna pozyskać dotację i kupić drukarkę 3D, to zapraszam Cię do obejrzenia tego mega krótkiego filmu. Powód numer 1. Druk 3D to kompetencja przyszłości. Już dzisiaj na drukarkach drukują domy, części zamienne, całe projekty graficzne, logotypy, ale też tkanki, materiały przewodzące, produkty drewnopodobne. Naprawdę tych wydruków, tych pomysłów jest bardzo, bardzo dużo i wiem na pewno, że ta technologia będzie się w dalszym ciągu rozwijać, ponieważ jest to bardzo ważna gałąź wszelkiego rodzaju przemysłów innowacyjnych, ale też medycznych i innych, i na pewno przemysł będzie dbał o rozwój technologii druku 3D. Powód numer 2. Żeby korzystać z tego sprzętu, trzeba mieć duże kompetencje, trzeba mieć rozwiniętą kreatywność, pomysłowość, umiejętności matematyczne, umiejętności informatyczne. Trzeba świetnie posługiwać się komputerem i przede wszystkim znać język angielski. Ta drukarka, którą widzicie za mną, jest obsługiwana tylko i wyłącznie w języku angielskim i młodzież, żeby wydrukować sobie na niej coś fajnego, musi umieć się z nią porozumieć w języku Szekspira. Także drukarka 3D jest świetnym narzędziem, które możesz wykorzystać w świetlicy środowiskowej, w działaniach edukacyjnych, pokazując młodym ludziom, w którą stronę tak naprawdę świat zmierza i jak się będzie rozwijać. Powód numer 3. Drukarka 3D jest narzędziem pracy takim jak każda inna wkrętarka, śrubokręt, wiertarka bądź młotek. Za niedługo nie będziesz kupować śrub w sklepie, tylko będziesz drukować te śruby w sklepie. A części, które już nie są produkowane i bardzo trudno je dokupić, żeby coś naprawić, po prostu będziesz drukować na drukarce 3D. Także jeżeli Twoja organizacja pozarządowa prowadzi placówkę lub inne takie miejsce namacalne, to warto też się tym zainteresować, bo to jest po prostu naprawdę świetne narzędzie pracy. Śląska Sieć Trzeciego Sektora pozyskała tą drukarkę dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Otrzymaliśmy ją w ramach priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Drukarka została zakupiona, aby wydrukować na niej 500 przyłbic i rozdać je organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób narażonych na wykluczenie społeczne. Cel osiągnięto, wydrukowaliśmy te przyłbice i naprawdę pomogliśmy wielu osobom. A ja sama, będąc mobilnym doradcą sektora 3.0, teraz opracowuję program działań edukacyjnych, które będę od września realizować w różnych placówkach z dzieciakami, z młodzieżą, żeby ich przekonywać do druku 3D i pokazywać im, jak ten druk jest ważny i potrzebny w naszych codziennych działaniach i jak możemy go wykorzystać w codziennym życiu. Jeżeli też chciałabyś to robić, to polecamy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Piszcie, pozyskujcie dotacje i róbcie dobro. Cześć!